George Orwell to bez wątpienia gigant literatury XX wieku. Jego powieść 1984 rok znają prawie wszyscy. Może nie wszyscy czytali, ale każdy zna określenie 1984 rok, o którym mówi o państwie totalitarnym, który kontroluje każdy aspekt naszego życia. Tą książką, tą zwrotem nawzajem przerzuca się zarówno lewica, jak i prawica. Każdy jak jest mu wygodnie. Ostatnio w czasach COVID-u ta książka znowu była modna. Zaczytywali się nią różni ludzie wierzący w teorie spiskowe, ale także tacy, którym coś nie grało i mówili: oto zbliżają się czasy takie jak w 1984 roku. Ale co 10 lat każdy mówi: o, dzieje się tak jak w książkach Orwella. Drugą jego książką, popularną pewno dlatego, że jest elektronką, jest Folwark zwierzęcy, który pokazuje, jak władza deprawuje, a miała to być satyra na Związek Radziecki. O dziwo, ludzie, którzy znają te dwie powieści, a często tylko znajomość George'a Orwella kończy się na 1984 roku. Kolejnym z popularnym stwierdzeniem Orwell. Orwell to znaczy po prostu, że mamy totalitaryzm, państwo totalitarne, że zbliżamy się do tego okresu, w którym państwo będzie kontrolować każdy nasz element życia. Ale tak jak już wspomniałem, o dziwo, mało ludzi tak naprawdę zna George'a Orwella, dlatego chciałem przybliżyć jego sylwetkę i polecić dwie powieści, z którymi warto się poznać. No to jedziemy! George Orwell. George Orwell, jego prawdziwe nazwisko to Eric Blair, pochodził z klasy średniej. I tutaj o dziwo znowu wielu ludzi będzie zadziwionych, bo poglądy miał socjaldemokratyczne. Był bardzo wyczulony na biedę wśród klas niższych. I to sprawiło, że powstała jego powieść zatytułowana Na dnie w Paryżu i w Londynie. Otóż podobnie jak troszkę Jack London, postanowił zostać tak zwanym robotnikiem najemnym, żyć z nimi, poczuć ich życie. I w tej właśnie powieści opisuje biedę i ciężki los robotników najemnych, których odczuł na własnej skórze. Odczuł to na własnej skórze, mimo że nie musiał tego robić. No jest to bardzo ciekawa książka. Dziś już może trącić troszkę myszką, ale warto sięgnąć, żeby zobaczyć, jak wyglądało w latach 20-30 los robotnika najemnego. I co sprawiało, że dla tych ludzi komunizm był atrakcyjny, a nie porządek, który wówczas istniał. Wcześniej pracował również jako policjant w Birmie i na podstawie swoich doświadczeń opisał Birmę, która znajdowała się pod brytyjską władzą, zawarł tam swoje spostrzeżenia. Jak wspomniałem, był również socjalistą i kiedy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, jako młody idealista udał się tam i walczył po stronie Republiki, tym razem w szeregach anarchistów. Szybko jednak zobaczył, że ideały z brudna polityka ze sobą trudno połączyć, bowiem Stalin chciał całkowicie podporządkować sobie wszystkich obrońców Republiki, walczących przeciwko Franco. A ci, którzy nie chcieli przystąpić do bloku stalinowskiego, byli rozstrzeliwani, usuwało się ich. Na podstawie jego doświadczeń powstała dosyć ciekawa książka W hołdzie Katalonii. I myślę, że każdy, kto interesuje się wojną domową w Hiszpanii, powinien ją przeczytać. Przedstawia tam wizję młodego, idealistycznego człowieka, ale także pokazuje brutalizm wojny i czym był stalinizm. Bo właśnie te doświadczenia sprawiły, że miał bardzo negatywną i złą opinię na temat stalinizmu, Związku Sowieckiego. To właśnie te doświadczenia, prawda, to nie tylko Trzecia Rzesza,
faszyzm uznał, lecz też zobaczył zagrożenie w Związku Sowieckim, w przeciwieństwie do wielu komunistów, którzy żyli wtedy na Zachodzie, uważali, że to wspaniały kraj, który właśnie zrównuje nierówności społeczne. Właśnie na tej podstawie powstały te jego powieści, takie jak 1984, który ostrzegał przed państwami totalitarnymi, do czego one mogą doprowadzić, przed zachłyśnięciem się tą ideą państwa totalnego. No a Folwark Zwierzęcy to nic innego jak satyra na Związek Radziecki, dlatego miał z nią swoją problemy. Tak jak wspomniałem, Eric Blair, warto po niego czytać, warto go poznawać i nie tylko kończyć na tych dwóch powieściach, których wspomniałem na początek, bo to naprawdę była niezwykła, ciekawa osoba.